Paulina Nowicka. Witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi osobie, która postawiła na nogi cały gorzowski szpital w nocy z soboty na niedzielę. 8 stycznia do gorzowskich służb wpłynęła informacja o podejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego w lecznicy. Na miejsce zostali wysłani strażacy i policjanci. Służby podjęły decyzję, aby nie ewakuować pacjentów lecznicy. Po dokładnym sprawdzeniu poczekalni szpitala okazało się, że alarm był fałszywy i żadnej bomby nie było. Teraz policja ustala, kto odpowiada za głupi żart. Oprócz odpowiedzialności karnej, autor fałszywego alarmu musi się liczyć również z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej. Potrzebna pomoc rodzinie, która straciła dobytek w pożarze. Do zdarzenia doszło 7 stycznia. Paliło się mieszkanie na parterze budynku przy ulicy Sikorskiego w Gorzowie. Jak podaje portal gorzowianin.com, mieszkała tam rodzina z dwójką dzieci, 12-latką oraz 3,5-rocznym synkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale niczego nie udało się uratować. Tym samym 4-osobowa rodzina została bez niczego. Można im pomóc poprzez przekazanie najpotrzebniejszych rzeczy. Zbiórkę prowadzą pani Agnieszka Kosacka oraz Ilona Sobczyk. Krewni zorganizowali natomiast oficjalną zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanej rodziny na portalu pomagam.pl. Na stronie Telewizji Gorzów znajdziecie Państwo link do zbiórki. Przyda się każda złotówka. Przy pomocy rezonansu magnetycznego udało się szybko i bezinwazyjnie zdiagnozować przyczyny bólu brzucha u nastoletniej pacjentki. To pierwsze takie badanie wykonane w gorzowskiej lecznicy, ale nie ostatnie. Zazwyczaj, żeby dobrze obejrzeć zmiany w jelicie, trzeba zrobić gastroskopię lub kolonoskopię. Lekarze postanowili jednak wykorzystać do diagnostyki rezonans magnetyczny. W tej chwili to tak naprawdę taką rutynową pracą radiologa to jest cały czas rozwijanie tej diagnostyki, zdobywanie wiedzy i sprawdzanie, czy na swojej maszynie mogę zrobić coś więcej niż to do tej pory było robione. I akurat zdarzyło się, że z pediatrią zidentyfikowaliśmy pacjenta, który potrzebuje badania rezonansu brzucha po to, żeby stwierdzić, czy są jakieś problemy z jelitami. Zrobiliśmy ten protokół, wykonaliśmy pierwsze badanie, które wyszło bardzo jak na ja już widziałem takie badanie, w związku z tym mogę ocenić, że ono wyszło bardzo satysfakcjonująco i myślę, że dzięki temu będziemy mogli pomóc temu pacjentowi. W USG pokazano pogrubiałe ściany jelita cienkiego. I dzięki współpracy z Zakładem Radiologii mogliśmy zobrazować bardzo dokładnie to, co się dzieje w brzuchu tej dziewczynki. Wcześniej nie było takich możliwości u nas w szpitalu. To badanie może nam pokazać zmiany zapalne w tym jelicie bez konieczności robienia badania endoskopowego, czy endogastroskopii, czy kolonoskopii. Z drugiej strony obrazowanie jelita cienkiego jest mało możliwe do wykonania nawet w najbliższych okolicach, dlatego żeby wejść do jelita cienkiego jest potrzebny taki specjalny aparat dwubalonowy, nie wiem czy dwa czy trzy miejsca w Polsce to robią. Jest to badanie bardzo skomplikowane, bardzo długie i bardzo długo się czeka na wykonanie tego badania i na wynik tego badania. Nie mamy metody dwubalonowej, absolutnie nie mamy. Za to mamy rezonans magnetyczny, który może nam pokazać ściany jelita dokładnie, co się tam dzieje. Dzięki temu szybciej jesteśmy w stanie określić, co się dzieje z pacjentami i ewentualnie przekazać do dalszego leczenia do kliniki, ponieważ nie mamy gastroenterologów dziecięcych, nie mamy programów lekowych, ale współpracujemy z kliniką w Szczecinie. Szybciej zdiagnozowany problem, szybsze leczenie, szybsza poprawa. Muzeum Lubuskie w ubiegłym roku zrealizowało projekt, w ramach którego powstała pracownia konserwacji i restauracji zabytków. Dziś ją zaprezentowano. Inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom z budżetu województwa oraz Ministerstwa Kultury. Pozyskaliśmy środki w programie Wspieranie działań muzealnych. Nazwa tego zadania, które było zrealizowane, to Pracownia Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych i pozyskaliśmy łącznie 120 635 zł, z czego wkład własny z województwa lubuskiego to 61 135 zł, a reszta to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kontynuując wątek
projektu Pracowni Konserwacji i Restauracji Zabytków w listopadzie złożyliśmy kolejny wniosek, również do ministerstwa, po to, by tę pracownię dalej rozbudowywać i doposażać. Wartość tego projektu to 83 443 zł i wnioskowaliśmy do ministerstwa o prawie 50 tysięcy, a o resztę do zarządu województwa jako wkład własny, jeśli tylko otrzymamy informację z ministerstwa o rozstrzygnięciu tego konkursu, a mam nadzieję, że będzie pozytywna, to będziemy kontynuować doposażenie tej pracowni. Pracownię utworzyliśmy pod kątem póki co konserwacji obiektów wykonanych na płótnie oraz obiektów polichromowanych drewnianych. Część sprzętów też służy do konserwacji muzealiów kamiennych, czy też takich stricte architektonicznych. Udało nam się zakupić, stworzyć taką bazę, jeżeli chodzi o sprzęty konserwatorskie. Przede wszystkim są to meble oraz sprzęty laboratoryjne, takie jak dygestorium, wyciąg czy szafa na rozpuszczalniki, konieczna właśnie do działania z taką chemią konserwatorską, rozpuszczalnikami. Zakupiliśmy mikroskop do badań, sprzęt komputerowy do tworzenia dokumentacji konserwatorskich, sprzęt fotograficzny i lampy emitujące światło dzienne oraz światło UV do badań i prac konserwatorskich. Jednym z takich większych sprzętów jest parownica do oczyszczania obiektów kamiennych i ceglanych. Kolejny wniosek ma na celu rozwinięcie naszej pracowni też pod kątem prac z obiektami płóciennymi, obrazami i rzeźbami. Sprzęty, o które wnioskowaliśmy, to m.in. stół dublażowy, kauter, sztalugi, czy też sprzęty takie ochrony jak maski przeciwpyłowe, przeciwgazowe, lupy, więc taki podstawowy sprzęt konserwatorski. Widząc tak energiczne działanie instytucji kultury, bardzo nas to cieszy. Samorząd Województwa Lubuskiego w budżecie na ten rok, czyli 2022, zwiększył pulę na wkłady własne z 700 tysięcy do okrągłego miliona złotych. Tutaj instytucje, dyrektorzy będą bardzo chętnie teraz sięgać po te zewnętrzne środki, ale nas bardzo to cieszy, ponieważ trudno jest nam zrealizować wszystkie zamierzenia, które w planach mają instytucje kultury z własnych środków, dlatego zwiększyliśmy tą pulę do miliona po to, aby więcej instytucji w większym zakresie mogło właśnie skorzystać z tych środków. Bardzo nas to cieszy, jeszcze raz podkreślam, bo to w tych trudnych czasach pomaga również instytucjom na sprawne prowadzenie swojej statutowej działalności. Ten projekt jest bardzo potrzebny, tych zbiorów do konserwacji jest bardzo, bardzo dużo i cieszę się, że Spichlerz będzie miał właśnie tą, będzie jedną z działalności właśnie tutaj tego działu Muzeum Lubuskiego, będzie właśnie konserwacja zabytków. I jeszcze raz trzymam mocno kciuki za ten program. Mam nadzieję, że kupon wysłany, na losowanie poczekamy, a wszystko skończy się dobrze. Te środki są już, tak jak wcześniej wspomniałem, zabezpieczone w budżecie województwa. W jakiej kwocie? Oby jak najmniejszej dla samorządu, ale tutaj żartuję, oczywiście brakującą kwotę samorząd województwa dołoży. Tłumy mieszkańców, działaczy, urzędników i społeczników uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu radnej i wieloletniej działaczki społecznej Grażyny Wojciechowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze. O oprawę mszy zadbali aktorzy Teatru imienia Juliusza Osterwy i uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego. Po mszy urna została przewieziona na cmentarz komunalny. Po uroczystościach na cmentarzu kondukt żałobny wyruszył do miejsca pochówku. Trasa konduktu prowadziła z kaplicy ulicą Żwirową przez główną bramę. O oprawę pogrzebu na cmentarzu zadbał kwartet smyczkowy Dawida Pajdzika z Filharmonii Gorzowskiej oraz Gorzowska Orkiestra Dęta. W ostatniej drodze radnej towarzyszyły tłumy gorzowian. Miasto zapewniło transport dla uczestników. Radna Grażyna Wojciechowska zmarła 3 stycznia w wieku 74 lat, pokonana przez chorobę. Była wieloletnią radną, społeczniczką, nauczycielką i działaczką Związku Nauczycielstwa Polskiego. We wtorek na naszej antenie wyemitujemy program z cyklu 15 lat wstecz, w którym przypomnimy sylwetkę pani Grażyny Wojciechowskiej. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.